Sylwia, ja też oglądałam jeden z Twoich wywiadów i podobno Blanka Lipińska chciała, abyś Ty wystąpiła u niej w filmie, ale akurat... Tak mi powiedziała, tak mi powiedziała na pierwszym spotkaniu. Poznałyśmy się kiedyś na w wywiadzie w Dzień Dobry TVN. Byłyśmy wtedy na plaży, to był letni jakiś wywiad rok temu. No i ja się trochę Blanki bałam, no bo Blanka zawsze taka, wiecie, pewna siebie, hop do przodu. A ja jestem raczej taka skromna. Więc tak trochę mówię, o kurczę, będziemy z Blanką siedzieć na jednej kanapie, ciekawe co to będzie. Natomiast Blanka, jak mnie zobaczyła, to powiedziała, cześć Sylwia, wiesz co, marzyłam, żebyś zagrała jedną z ról w moim filmie. No i wtedy mi po prostu kopara opadła, zamieniłyśmy parę zdań, mówię, kurczę, jaka świetna dziewczyna. I tak pozytywnie do Blanki jestem bardzo nastawiona od tamtej pory. Zresztą byłam na premierze jej filmu i bardzo jej kibicuję. Cały czas mi się... A czy powiedziała Ci, którą rolę chciałaś? Aż, kurczę, tak, ale uważam, że wybrała najfantastyczniejszą osobę, którą mogła wybrać i uważam, że jest to najlepsza rola w filmie, czyli Magda Lamparska, koleżanka. Poważnie miałaś zagrać, słuchaj, koleżankę głównej bohaterki? Ja nie wiem, czy miałam. Blanka powiedziała, no tak, że chciała, że miała taki pomysł, żeby to tak było. Tak? Blanka brała duży jakby udział w castingach i jakby w tworzeniu tym filmie, w tego tak. filmu miałam bardzo duże jakby ostateczne zdanie, duży swój udział i jakby powiedziała, że chciała, żeby, tylko że ja wtedy byłam w ciąży, no i jakoś tam produkcja ostatecznie tego nie przeszło produkcji, natomiast no uważam, że Magda Lamparska stworzyła tak cudowną kreację, że byłaby to wielka strata dla filmu, gdyby jej tam nie było. Dobrze, że tak wyszło. Ale słuchaj, szykuje się druga część filmu. Ty nie jesteś w ciąży, przynajmniej. Nie, już nie będę. Nie planuję. Nie planuję. Wiesz, jak to jest z tym planowaniem, ale słuchaj, no, czy już na przykład być może w drugiej części zadebiutujesz, pojawisz się? Słuchaj, ja wiesz, czekam. Już miałam do Blanki, czekam. Nie, no tak poważnie, wiesz, ja bardzo lubię nowe rzeczy, więc jak padła propozycja napisania e-booka, to bardzo mnie to ucieszyło, bo stwierdziłam, że jest to mega szansa na opowiedzenie czegoś, wiesz, co może zainspirować ludzi. I zawsze jak przychodzi do mnie ktoś z jakimś fajnym nowym projektem, to ja to po prostu rozważam. Myślę, że byłaby to mega przygoda, Blankę bardzo lubię i chętnie bym z nią zrobiła coś zawodowo, więc czemu nie?